No, na żywo jestem. Marek Staszko. Dzień dobry. Siedzenie na płocie. Ja siedzę na ławce treningowej w tej chwili, bardzo niewygodnie. Specjalnie usiadłem na tej ławce treningowej, żeby lepiej mi się myślało na temat, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, a chcę dzisiaj Wam opowiedzieć o problemach decyzyjnych. O tym, co to się dzieje, że niektórzy ludzie przez lata zmagają się z jakimś dużym bądź małym problemem. Trzeba podjąć jakąś decyzję i podejmują, nie podejmują. Spróbuję dzisiaj opowiedzieć Wam to szybko, bo w 20 minut patrzę, czy ktoś do nas się podłączy. 31 sekunda, 32 sekunda. Zanim się pojawicie, to opowiem coś o sobie. Mam dwa fachy. Dwa wyuczone fachy. Pierwszy jestem od 30 lat z kawałkiem pewnie lekarzem stomatologiem. Przez 20 parę lat prywatnym. Więc nie pamiętam, co to znaczy pracować na etacie. Ale od prawie 30 lat jestem coachem. Jestem coachem uczącym ludzi zarabiać zespołowo. Jestem człowiekiem, który się MLM-em zajmuje na żywo cały czas. Zarabiam z MLM-ów, ale trenuję również ludzi z różnych grup, z różnych firm. W Polsce, na Ukrainie, w Rosji te trzy rynki przede wszystkim mnie interesują. I to jest to, co robię. I ponieważ i stomatologia, i MLM-y to są biznesy. Oprócz innych, które wymagają ciągłego podejmowania decyzji, ta decyzja na czymś powinna być oparta i nie może trwać nie wiadomo jak długo, no to wiem, że ludzie miewają problemy z decyzjami. Widziałem to mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo razy. I zacznijmy może od czegoś takiego, co ja sobie wymyśliłem i to są moje doświadczenia z wielu lat. Skąd biorą się te problemy i skąd u mnie ten pomysł z tym siedzeniem na płocie? Bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli człowiek siedzi na płocie, jako dorosły to już w ogóle dziwacznie wygląda, dzieciom przystoi siedzieć na płocie, ale jeżeli człowiek siedzi na płocie, to być może w pierwszym momencie jest fajnie, ale za chwileczkę przestaje być w ogóle fajnie. Tak mi to chodzi po głowie, że jest to niekoniecznie sympatyczna historia. Czemu? No ten płot po prostu gniecie w tenże mniej bądź bardziej chudy tyłek. Sorry za kolokwializm. Nie jest to specjalnie wygodne, no więc jest to dosyć chwiejna pozycja, na dobrą sprawę przez moment zabawna, a później przestaje być zabawna. I dokładnie tak samo dzieje się, kiedy my chcemy podjąć jakąś decyzję i z tym, z tą decyzją mamy taką czkawkę. Podejmiemy, nie podejmiemy. Mamy jakieś kartki na różne kolory pobazgrane, wiemy, że jest coś do zrobienia i siedzimy, zastanawiamy się, myślimy sobie, dzisiaj tym się nie zajmiemy, jutro się tym zajmiemy, pojutrze się tym zajmiemy i tak dalej. I zacząłem się zastanawiać przez te ostatnie ileś lat, skąd biorą się takie jakieś dziwactwa, skąd biorą się te takie niechęci do podejmowania decyzji i doszedłem do wniosku, że to jest miks, że to jest miks wielu różnych czynników, to jest troszeczkę lenistwa, to jest troszeczkę takiej pseudowygody, odłożę coś, odłożę, no ale wiecie, to odłożę zejście z płotu w którąkolwiek stronę, to jest takie niekoniecznie wygodne, bo ten płot jednak nie jest wygodny, więc odkładanie decyzji na później i pozostawianie siebie w niepewności nie jest wygodą, więc to jest pseudowygoda, więc mamy miks lenistwa, nie chce mi się w ogóle nic robić, nie chce mi się żadnych decyzji podejmować, pseudowygody, bardzo dużo w tym jest strachu, ludzie boją się podejmowania decyzji, zwłaszcza jeżeli za tymi decyzjami jakaś odpowiedzialność idzie. Aha, bardzo często to jest wynikiem burzy myśli, przy szalonej różnicy myśli wieczornych i myśli porannych, to totalnie różnie potrafi wyglądać. I my zaczynamy, tacy ludzie, ja również takie rzeczy robiłem, wpadać w taką pułapkę. Trzeba podjąć decyzję. Ale czy na pewno trzeba podjąć tą decyzję? Może nie trzeba jej podejmować. Trzeba podjąć decyzję. Może nie trzeba. I to przypomina tą anegdotę o psie. Znacie wszyscy anegdotę o psie, kiedy dwóch znajomych spotyka się w parku. Jeden jest z psem. Zatrzymują się na moment, poczekajcie, bo do mnie tutaj piszą. Zatrzymują się na moment, żeby porozmawiać i się okazuje, że pies, jeden pies cały czas skomla, przeszkadza.
Właściciel nic sobie z tego nie robi, ale ten drugi mówi, słuchaj, no rozmawiać nie można, co z tym twoim psem, czemu on tak skomle? Ten popatrzy, mówi, wiesz, on na jakimś zadziorze, na jakimś patyku siedzi i to go tam kłuje. To czemu ten pies nie zejdzie z tego patyka? Wiesz co, to go chyba nie za mocno kłuje. I to jest troszeczkę tak, mniej więcej w ten sposób sprawa wygląda, kiedy my siedzimy i niespecjalnie podejmujemy decyzję. Ona nas kuje, ale być może nie do końca nas kuje. Tylko, że jest jedna rzecz. I ta rzecz jest taka, że im dłużej my nie podejmujemy decyzji, tym gorzej z tą decyzją jest. Czemu tak jest? Dlatego, że po pierwsze przyzwyczajamy się do sytuacji tej niedecyzyjnej. No jest taka sytuacja, jest. To jest tak jak z żabą, która można, jeżeli się ją wrzuci do wrzątku, to ona wyskoczy. Ale jeżeli się tą żabę wsadzi do normalnej wody letniej i się ją bardzo powoli będzie podgrzewać, powoli, to twierdzą, że ona uschnie i można ją ugotować, ona nie ucieknie. Tylko dlatego, że nie widzi tych zmian, a kiedy je zobaczy, jest zbyt późno. I taki człowiek siedzący na płocie, im dłużej siedzi, tym trudniej mu jest podjąć decyzję. Mnie to zawsze śmieszy. To jest dowód chyba na to, że Ziemia się kręci. Ziemia na 100% się kręci. Kręci się Ziemia i ten siedzący na płocie, jak kręci się Ziemia, co dzieje się? Tak naprawdę chodzi mi o to, że zmienia się wszystko naokoło. Już nazwałem to kręcącą się Ziemią. Dzisiaj nie podjąłeś decyzji, coś miałeś zrobić, tak? I twoje otoczenie dzisiaj jest takie, a nie inne. Nie podjąłeś decyzji. Jutro już masz całkowicie, masz cały czas do podjęcia tą decyzję, tą sprawę z tymi czerwonymi literkami niezałatwioną, ale twoje warunki się zmieniły, masz troszeczkę inne rzeczy do zrobienia. A pojutrze, za tydzień, potem jakiś COVID wybuch. Rzeczy, których nie załatwiliśmy przed COVID-em, teraz są jeszcze trudniejsze do załatwienia, ponieważ Ziemia się kręci, ludzie wokół nas się kręcą, warunki się zmieniają ciągle, więc nawet jak podjąłem decyzję, dobra, zrobię to, w ten i w taki sposób, biłem się z myślami, że tą sprawę trzeba tak załatwić, z tym człowiekiem porozmawiać, że tamtego zadzwonić, tu gdzieś coś napisać, to być może tydzień później ta decyzja jest kompletnie nieaktualna, bo siedząc na płocie mamy kręcącą się ziemię, i jest to, co jest. Czyli to siedzenie na płocie nie jest wygodne. W takim razie, co trzeba robić, żeby to zadziałało? Siedziałem, myślałem, co trzeba robić, co trzeba zrobić. Jakie, żeby nie mieć tych nieaktualnych decyzji, żeby nie siedzieć w tym bez przerwy, no kurczę, zrobiłem, nie zrobiłem. Moi mili, trzeba grać z pierwszej piłki. Trzeba grać z pierwszej piłki. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy jest coś do zdecydowania, jest jakaś decyzja, którą trzeba podjąć, jakakolwiek decyzja, to po prostu trzeba wziąć i podjąć natychmiast. Jest taka książka, policz do 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jest coś do załatwienia. Policzyłem do 5, po prostu biorę i załatwiam, jeżeli to jest istotne. No dobrze, ale tego się na pewno trzeba nauczyć i coś wam powiem. Tego na pewno się trzeba nauczyć. My tego potrzebujemy, bo jeżeli my będziemy siedzieć, to jest jeszcze jedna mądrość made in Marek Staszko. U mnie jest pełno takich różnych przedziwnych pomysłów, które mi po głowie chodzą. Drzewa umierają stojąc, a ludzie umierają siedząc. Jak będziemy siedzieć i nie będziemy się ruszać, to po prostu wszystko się pozmienia i nic nie będzie. Co my mamy zrobić, żeby sobie poradzić z tym siedzeniem na płocie i z tymi decyzjami? No jeżeli tam tak, jest troszeczkę lenistwa, jest troszeczkę takiego szukania samemu siebie, sobie alibi, jest troszkę strachu, jest ta burza myśli, to słuchajcie, zamiast się męczyć, trzeba po prostu wziąć kawałek kartki. Jest ta decyzja, wiem co jest, coś tam mam zrobić. Biorę kartkę i w tej kartce stawiam kreskę po środku, tu są plusy, tu są minusy. Po stronie plusów piszę, co zyskam, jeżeli się tym zajmę i to zrobię. To, tamto. Coś zarobię, coś załatwię, no piszę sobie, co zyskam, plusy, bilans trzeba zrobić. Po drugiej stronie piszę, po stronie minusów, czym ryzykuję. Co może się wydarzyć złego? Czym ryzykuję i co zyskam? I teraz uważajcie, jest bardzo ważne równanie. Równanie jest takie.
No i jeżeli zyskam, to to jest przyjemna historia, tak? Coś zrobiłem, jestem z tego zadowolony, jestem szczęśliwy, zyskałem. Jest wartość dodana jakaś. Super. Jest wartość dodana. Jasne. Jeżeli jest wartość dodana, to da się ją jakoś zmierzyć. Teraz, jeżeli chcę to zyskać, to muszę podjąć decyzję, muszę zacząć wprowadzać tą decyzję w życie, czyli muszę się ruszyć, muszę jakieś przeszkody pokonać, coś trzeba zrobić. I posłuchajcie, z tym siedzeniem na płocie jest tak, że troszeczkę się również boimy. I teraz tak, jeżeli ten strach, ten lęk przed zrobieniem tego, przy czym uwaga, strach to jest źle użyta wyobraźnia, w sposób pesymistyczny użyta wyobraźnia, to jest strach przed zrobieniem czegoś, zakładamy, że nie wyjdzie. Nie wolno takich rzeczy robić. Możemy się troszeczkę bać, tak? Rosjanie mają piękne powiedzenie. Ono jest mniej więcej takie. Głazą straszno, no ruki działają. To znaczy, oczy się boją, a ręce robią. Tak? Więc jeżeli my boimy się troszeczkę, to jest normalna historia, nie powinno nas to hamować. Ruszamy pomimo strachu i jest teraz takie równanie. Jeżeli strach przed zrobieniem czegoś, plus te wszystkie trudności decyzyjne, czyli to lenistwo, to tłumaczenie się, plus sama techniczna trudność zrobienia tego czegoś, co mamy zrobić, czyli trzeba pojechać do innego kraju, trzeba, nie wiem, kredyt wziąć, trzeba nagle schudnąć, trzeba zmienić jakieś zwyczaje, tak? To są pewne czynności z tym związane, więc jeżeli strach, trudności techniczne, i te wszystkie nasze lipne myśli, inne, są większe niż radochę, którą będziemy mieli z osiągnięcia tego, co chcemy osiągnąć, robiąc to, co jest do zrobienia, to my po prostu nie ruszymy i będziemy siedzieć na tym płocie. Po prostu strach i trudności przeważą, przyjemność jest mniejsza. Natomiast, kiedy zaczynamy sobie wyobrażać, i to jest dla nas ważne, i to, co jest dla nas ważne, to faktycznie daje nam radochę. Mnóstwo radochy to nam daje. Aha, to jeżeli to nam daje mnóstwo radochy, no to moi mili, no to jest super, jeżeli to jest więcej niż strach, bo my, czy chcemy, czy nie chcemy, tu ruszymy w tym momencie. I przy tej analizie, bo powolutku będziemy się zbliżać do końca, ja zrobiłem coś dziwnego, nie wiem, gdzie ja nadaję, tu jest, że jestem, transmituję na żywo, ale was nie ma, piszecie do mnie, że mnie nie ma. Ja się widzę, później sobie to odtworzycie. Więc w tych stronach, kiedy robimy analizę, no bo teraz musimy się zastanowić, co przeważy, radocha posiadania tego, kiedy już to zrobiłem, czy te wszystkie problemy. I piszę, ryzykuję. Co może się wydarzyć najgorszego? Co jest ryzykiem? No ryzykiem jest to, że na przykład będę musiał zainwestować pieniądze i stracę te pieniądze. Jest ryzyko finansowe. Piszę, ryzyko finansowe. Liczę, jakie ono jest. Takie czy inne. Super. Co jeszcze może być? Zdrowie mogę stracić. Mogę zwariować, mogę oszaleć. Mogę stracić po prostu zdrowie. To będzie tak dużym stresem, że nie wiem, zawał będę miał, cokolwiek innego. Mogę stracić rodzinę, mogę stracić przyjaciół. Mogę narazić się na konflikt z prawem. Być może to, co mam zrobić, jest niezgodne z prawem i będę miał bardzo poważne problemy. Zamkną mnie do więzienia albo cokolwiek innego mi zrobią. Piszę, te wszystkie rzeczy, to, tak? Powiedzą, że jestem idiotą, na przykład. Wziąłem się za MLM, wszyscy mówią, że jestem nienormalny. Spisuję to wszystko i analizuję, tak? Więc to była podpowiedź do tego, co spisać i ludzie mówią, no tak, no więc to jest bardzo duże ryzyko. No, ale ja znam większe. To wcale nie jest największe ryzyko. I po stronie ryzyka ja bym wpisał jeszcze jedną rzecz, która jest według mnie najgorsza. Co będzie, jeżeli ja za 3, 4 czy 5 lat będę siedzieć i się zastanawiać, czemu ja wtedy nie spróbowałem? Przy czym wtedy, kiedy po 4-5 latach zaczynam o tym myśleć, to już są totalnie myśli bezproduktywne z tego powodu, że do tyłu nie można popatrzeć. No i no, to było wtedy. Nie spróbowałem. I siedzę i po jakimś czasie, wiecie co?
Ten ból tego nieosiągnięcia tego, co mogliśmy osiągnąć, jest dużo silniejszy, ta strata, którą podnieśliśmy, nie mając tego, co moglibyśmy mieć, niż te jakieś problemy, które po drodze były, przeszkadzały nam. Czemu? Bo my o tych problemach zapominamy. Potem myślimy, być może one wcale się nie mogły, by nie wydarzyły. Znamy kogoś, kto zrobił dokładnie to samo, co my chcieliśmy zrobić i z sukcesem. I siedzimy i zastanawiamy się, mówimy, czemu ja tego nie zrobiłem. Ja z tym siedzeniem na pocie to wam powiem tak, lat temu ileś, pewno z 10, może troszeczkę więcej, kiedy jeszcze byłem takim mocno praktykującym lekarzem i miałem różnych pacjentów, to ci moi pacjenci, słuchajcie, mieli różne strefy wpływu. I ja pamiętam dziesiątki razy, kiedy ktoś próbował mi sprzedać ziemię. Na przykład przyjeżdżał burmistrz jakiejś miejscowości, który był moim stałym pacjentem i przywoził mi mapy ziemi, działek. Taka działka, siaka, owaka, to wszystko było tanie jak barszcz. Pamiętam, jak próbowali mi moi pacjenci sprzedać kamienicę, całą kamienicę w Gdyni. Notarialnie chcieli się ze mną zamienić, nie radzili już sobie z tą kamienicą, to byli starsi ludzie, chcieli za to mieszkanie tam, dwu czy trzypokojowe. I ja pamiętam, ja siedziałem tak, nawet chyba z żoną na ten temat nie rozmawiałem i zastanawiałem się, opłaca się, nie opłaca, zrobić coś z tym, nie zrobić? Oczywiście nie zrobiłem. Minęło ileś lat i siedzę i się zastanawiam, a tej ziemi można było mnóstwo kupić. Ona była tajna w ogóle wtedy, tak? Miałem moce finansowe, przerobowe wtedy bardzo dobre. I siedzę i się zastanawiam, po jakie licho ja tego nie zrobiłem. Już oczywiście nie chcę mi się na ten temat myśleć, bo to są bolesne myśli, ale rozumiecie, jak to działa? Czyli to siedzenie na płocie, ta niedecyzyjność średnio bolesna, jak ja to nazywam, słuchajcie, no niestety po jakimś czasie może być bardzo, ale to bardzo bolesna, ponieważ dochodzimy do wniosku, że spierniczyliśmy ileś tam rzeczy. I to wam mówię, ja, Marek Staszko, z mojego doświadczenia lat tam iluś przeżytych, więcej niż 60. Jeżeli macie coś zrobić, to po prostu grajcie z pierwszej piłki. Jeżeli macie pomysł, sprawdźcie tylko legalny. Co trzeba zrobić, to tamto, rozumiecie? Co trzeba zrobić? Rozumiem. Grozi to wyrokiem, pójściem do więzienia? Nie grozi, to jest legalne? Tak. Okej. Trzeba będzie się czegoś nauczyć? Tak, trzeba się będzie nauczyć. Będzie troszeczkę stresu? Będzie stresu troszkę. Czy dam sobie radę? Nie wiem, dopóki nie sprawdzę, ale jeżeli sprawdzę, to albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. To wam mówię. To jest krótka decyzja i róbcie to, a nie analizujcie, analizujcie i odkładajcie. I za tydzień wracacie i warunki się zmieniły i znów analizujemy i nic z tego nie ma. To jest to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Podejmujcie decyzję. Po prostu podejmujcie decyzję. Nie siedźcie na płocie, bo już nie macie po 5 lat. Czy po 10, tak? Poza tym to już nie są czasy, kiedy dzieciaki na płocie siedziały. Dzieci na płocie siedziały, kiedy nie było internetu. Teraz dzieci robią całkowicie inne rzeczy. Napiszcie. Znajdziecie ten film za chwileczkę prawdopodobnie, więc posłuchajcie, piszcie komentarze. Nie możemy teraz komentować. Mówi się trudno. Odpowiemy sobie, popiszemy sobie później. Życzę wam super podejmowania decyzji. O płot możecie się oprzeć, możecie powiesić, postawić piwo, możecie na płocie, cokolwiek możecie zrobić, ale nie siedźcie na płocie, bo to jest działalność bezproduktywna. I to by było na tyle, mówił do was Marek Staszko, bez znieczulania. Pozdrawiam.